Trwa remont budynku szkoły podstawowej nr 1 przy ulicy Bohaterów Warszawy w Mrągowie. Prace idą pełną parą. W tej chwili skończyliśmy prace zewnętrzne, prawie prace zewnętrzne na budynku wschodnim na zewnątrz, izolację fundamentów, ocieplenie części wschodniej budynku. Zostało wykonane centralne ogrzewanie w piwnicy, pełna instalacja. Wychodzimy pionami do góry, jutro przyjeżdżają grzejniki. Remont idzie zgodnie z planem, wykonawca nie ma problemów z zachowaniem harmonogramu budowy. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych kłopotów z tą inwestycją, nie występują żadne jakieś duże problemy. Pogoda, aura pogody jest super, zewnętrzne roboty wychodzą nam w tym momencie bardzo szybko. Zostało do wykonania po części tynki, część instalacji elektrycznej do wymiany. No i założenie grzejników, wykończenie kuchni w budynku wschodnim i wentylacji centralnego ogrzewania. Wszystko idzie zgodnie z planem. Ja jestem zadowolony, a jednocześnie zachwycony tempem prac, które idą w bardzo dobrym kierunku. Też się cieszę, że przy okazji tej ogromnej inwestycji zwiększyliśmy znacznie zakres tej inwestycji, tak żeby rzeczywiście po wakacjach dzieci wróciły do obiektu z prawdziwego zdarzenia, gdzie będą sale odnowione, gdzie będzie nowe centralne ogrzewanie, wymienione wszystkie okna, stołówka na najwyższym, mogę powiedzieć, europejskim poziomie. Budynek szkoły podstawowej przy ulicy Bohaterów Warszawy w Mrągowie liczy ponad 100 lat. Stan placówki był zły i uniemożliwiał prowadzenie zajęć edukacyjnych. Zgodnie z planem remont ma zakończyć się z końcem lipca 2020 roku.